Przepraszam, że przeszkadzam. Jestem V od Hensa. Brianna? Marta, ta kobieta nam pomoże. Teraz cię zostawimy, dobrze? Dobrze. Idźcie. Wciąż tu jesteśmy. Ja zbierzę mnie na wspominki. W trakcie ataku... Wybacz. Wszystkim udzielają się emocje. Zanim zaczniemy, chcę wiedzieć, skąd jesteś. Wiesz coś o życiu w Dogtown? Utrzymaliśmy. Powinno zależeć ci na czasie. Im szybciej opowiesz mi o tym mordercy, tym szybciej zacznę działać. Chcę wiedzieć, kim jesteś. Wiecie, szanowni, popatrzcie na kanał. Pracowałam dla Arasaki. Poświęciłam całe lata korporacji. A Dogtown? Istnieje, bo komuś się to opłaca. To plac zabaw dla wielkich graczy, a nie miejsce do życia. Ludzie są tu, bo nie mają wyboru. Teraz się znamy. Brianna. Uciekłam do Dogtown przed Tigersami. 6 lat temu. Większość z nas nie ma więcej niż to zdanie czy dwa o poprzednim życiu. Dlatego chcę mieć pewność, że za pieniądze, które dla ciebie zebraliśmy, kupujemy sprawiedliwość. Zebraliście? Czyje to pieniądze? Ludzi, których widzisz. Mamy dość bierności. A czym dla was jest sprawiedliwość? Bo słyszałam różne definicje. Leon Rinder ma zginąć. To morderca. Był człowiekiem Hansena. Tak. Tę sprawiedliwość już znam. Tak myślisz? Marta, poznała się. Rinder zabił jej syna Jasona, jego kolegów i 4 innych mieszkańców. Jason, Caleb, Dionte, Omar, Farel, Matias, Alisa, Tamika. Weźcie broń. Co tam to ma? Dlaczego Rinder nie jest już w Wargeście? Nie wiem. Ale wiem, że to potwór. Bezlitosne zwierzę. Co go łączyło z Hansenem? Był z nim w Dogtown od początku. Słyszałam, że wykonywał rozkazy, których nikt inny wykonać nie chciał. Wiesz, czemu Rinder spotkał się z Jasonem? Wiem, że Jason miał skontaktować Rindera z kosiarzami i tyle. Z kosiarzami? A Jason był wplątany w jakieś brudne interesy? To był 20-latek, który próbował przeżyć w Dogtown. Nie anioł, ale miał serce tam, gdzie trzeba. Marta o to zadbała. Czemu zabił tych wszystkich ludzi? Bo potwór zawsze będzie potworem? Słuchaj, Jason, syn Marty, chciał być fikserem, miał coś załatwić dla Rindera. To on go tu ściągnął. Spotkali się, doszło do kłótni. Rinder otworzył ogień i... ciągle zmywamy krew ze ścian. Rozpoznawaliśmy ich po wszczepach. Rozumiem. To było w ciele Jasona. Zaszyfrowana, ale pewnie sobie z tym poradzisz. Możesz też przeszukać okolice. Nadal widać ślady. Co może być na tej drzazdze? Nie wiem. Ale cokolwiek Jason załatwiał dla Rindera, tam będą szczegóły. Zadbam o to, żeby Rinder cierpiał. Możesz to przekazać matce Jasona. Dobrze. Przekażę. V. Teraz wiesz, co przeżyliśmy. Nie zawiedź nas. Możesz na mnie liczyć. Przynieś nieśmiertelnik Rindera. Będzie przypominał innym psom, że potrafimy się zemścić. Nie jesteśmy bezbronni. Do zobaczenia. To po wojskowych butach.
Wziął rozbieg i wskoczył na dach tego domku, zawadzając o barierkę. To jakieś 3 metry w górę. Musiał ważyć ze 160 kg, żeby zostawić takie głębokie ślady. Czyli Rinder jest albo skocznym łasuchem, albo ma założone wspomagane ścięgna. Ciężkie wszczepy bojowe i wygląda jak jebany czołg. Ot zagadka. Ta zagadka. Takie ślady zostawiają tylko kule 0,5 cala z MK31 HMG. Karabin ciężki jak skurwysyn. Bez modyfikacji ramion nie jesteś w stanie go utrzymać. I popularny wśród żołnierzy Militechu albo ex-żołnierzy jak Rinder. Wychodzi na to, że tylko on strzelał. Śladów po innych kalibrach nie widzę. Kurwa. Rinder zrobił dziurę w ścianie i w ziemi. Człowiekiem. Widzisz to wgniecenie i krew? Musiał kimś uderzać w tym miejscu. I to nie jeden raz. Jakby był w jakimś szale. Wygląda na to, że szukasz nawszczepianej maszyny do zabijania, która nad sobą nie panuje. Tak, na to wygląda. Trzymaj się. To na razie, Vi.
Zabicie coś zwierząt, coś do zajrzenia wyżej. Nie tym razem, spieprzaj stąd. Opuszczony hotel pełen złodziei organów. Tu Rinder przyszedł robić interesy. Ciekawe, czy znajdziemy go na jednym piętrze, czy na kilku. Kawałek. Na tym manekinie z kamizelką Bargestu napisali Rinder. Do tego ceny na rękach i nogach. Pocięli go i sprzedali? Chuj wie. Na pewno poznaliśmy jego cenę. Wartościowy człowiek. Aha. Nadal musimy go znaleźć. Albo chociaż ten nieśmiertelnik. Thank you.
To nie on. Tutaj kogoś cieli i to niedawno. Widać jeszcze w miarę świeże ślady krwi. Flaki na ścianach. Krew na ziemi, wszczep oka na stoliku. Mają dryg do wystroju wnętrz. To kosiarz. Świeżo po operacji. Nieprzytomny, ale żywy. Możesz. Ubiję na bok. Hej. Spokojnie. Nie strzelaj. No chyba, kurwa, nie zabijesz bezbronnego człowieka! Rinder? Miałeś wyglądać trochę inaczej. Groźniej. No, Rinder. Ale z Rindera, jak widzisz, niewiele zostało. Kto cię przysłał? Hansen? Jestem tu, bo zabiłeś ludzi w Stax. Co? Moment. Byłem w Stax, próbowali mnie oszukać.
ale nikogo nie zabiłem. Mam te zaniki pamięci. Coś jest nie tak. Jestem chory, okej? To jakieś nieporozumienie. To sprawka kosiarzy? Czemu cię pocieli? Bo tego... No co? To może i pokręcone chuj, ale dotrzymują umów. Może mi jeszcze powiesz, że ten wielki cham, który się na mnie rzucił, to Reaper? Nie. To dowód, że za ochronę nie warto im płacić. Słyszałam, że byłeś blisko Hansena. Co on ci zrobił? Nie widać? Zostawił w dupie bez kasy, koledzy to samo. A ja dałem temu skurwysynowi 8 lat życia. 8? Miał ze 20 lat. Głupi młodziak zapatrzony w Hansena. Miało być braterstwo broni, a jeden kłopot i kolegów nie ma. Klasyka. Zabiłeś tego dzieciaka Jasona i 7 innych osób. Dlaczego? Jestem chory, rozumiesz? Chciałem sprzedać swoje wszczepy, żeby zdobyć kasę na leczenie. Jason miał mnie skontaktować z kosiarzami. I skoro tu jesteś, to cię skontaktował. Tylko chciał mnie naciągnąć. Zaczął machać gnatem. Kolejny skurwiel z Dogtown! Jebane zwierzęta. A potem... Potem kurwa nie pamiętam. Mordowałeś na zlecenie Hansena. Przez lata. To pamiętasz? Kurwa, co ty chcesz usłyszeć? Że się przyznaję? Do tego, co pamiętam? Do tego, czego nie pamiętam? Że żałuję? Dobra. Przyznaję, żałuję. Żałuję, że zostałem najebane lata z Hansenem. Byłem głupim gnojkiem wykonującym rozkazy. Cokolwiek zrobiłem, przepraszam. I tak gówno wiesz o życiu w Dogtown, kurwa! Dogtown go przeżuło i wysrało. To miejsce musi być pełne takich jak on. Ale też bez przesady. Nie wszystko jest winą Hansena. To słucham. Czego nie wiem o Dogtown? Kosiarze nie próbowali zrobić mnie w chuja. Kosiarze! A Jason tak! Dogtown jest pełne takich śmieci. Nie są lepsi od Bargestu. Widziałaś, jak oni żyją? W tych kontenerach? Zwierzęta! Próbujesz wyrwać się z tego syfu, to ci nie pozwolą. Chcą, żebyś gnił razem z nimi! Na co czekasz? Teraz zasłaniasz się rozkazami. Przez lata mordowałeś ludzi, terroryzowałeś ich, wykorzystywałeś. Ale nagle żałujesz, co? Pewnie! Mogę być twoim pierdolonym potworem! Łatwiej będzie strzelić, nie? Spójrz na mnie. Co jeszcze mam, kurwa, stracić? Oszukali mnie. Wszyscy. Byłem żołnierzem, a teraz? Spójrz, kurwa! Miałeś czas, żeby się wycofać, zanim zachorowałeś. Byłem 20-letnim gnojkiem, który uwierzył w Hansena. Nie ja jeden. To czyja to wina? A te pizdy, co je niby zabiłem w Stax? Jebać ich! Jebać Dogtown! Wszystko bym tam rozjebał! Syf pierdolony! Mocno się zastanów nad kolejnymi słowami. Ej, ej! Posłuchaj. Mnie nie ma. Nie ma. Jestem trupem. Chcieli mnie zabić. Zabili. Bardziej martwy nie będę. Przekaż im, że Leon Rinder nie żyje. Nie skłamiesz. Przekaż, a dam ci swoje rzeczy. Ukryte. Albo chuj. Strzelaj. Błagać cię nie będę.
Grand Imperial Mall. It's a store. Thousands of... Jak udało się? Rinder nie żyje, prawda? Nie zawiodłaś nas. Rinder nie żyje. Był w Pacyfice. Skurwiel. To trzeba było zrobić. Dziękuję ci. W imieniu nas wszystkich dziękuję. I ja dziękuję. Cześć. Cel zabity? Zneutralizowany. W takim razie kontrakt zamknięty. Thank you.